Dzień dobry. Dzisiaj ponownie na Wokandę trafia informacja w sprawie wybuchu, detonacji, eksplozji, nieważne jak zwą, granatnika w gabinecie komendanta głównego policji. Ostatnia opinia biegłego, z którą się w 100% zgadzam, mówi jasno. Do wybuchu doszło na skutek zewnętrznej siły fizycznej, czyli człowieka, który prawdopodobnie nacisnął spust i doszło do detonacji. Tutaj troszeczkę biegłego bym poprawił, bo spustu nie da się nacisnąć, ale zapewne chodziło mu o język spustowy. Ale co jest ważne, usłyszałem też dzisiaj opinię jednej z takich podkomisji, która wcześniej analizowała sprawę i wydała opinię, że detonacja granatnika w pomieszczeniu komendanta głównego policji nastąpiła samoistnie. Nie wiem, jak się do tego odnieść. No, samoistnie w mojej ocenie to kura może znieść jajko bez pomocy koguta. Ciekaw jestem nazwisk tych panów ekspertów w szanownej komisji, która taką opinię wydała. I myślę, że dobrym kierunkiem na przyszłość będzie badanie jajek niespodzianek. I teraz mamy poszkodowanego, pokrzywdzonego, mamy przedmiot sprawy, nie ma winnego. To taki trochę a la bez precedens. Pozdrawiam.